Halo, halo. Dzień dobry. To może Halo. trochę wstępu. Cześć, Aniu. Ja zanim jeszcze dam Ani głos i ją przedstawię, kim ona jest i co ona jest, to może powiem, że to jest live w takiej króciutkiej sesji, którą organizuje Twoje życie, ponieważ w tym miesiącu w wyzwaniu Woli i Moc odzyskujemy swoje życie dla siebie. No i zastanawiałam się, kogo by tu jeszcze zaprosić, żeby Wam przedstawić, żeby zainspirować Was do odzyskiwania swojego dla życia dla siebie i po prostu wpadła mi w oczy Ania. Ania, dawaj tutaj, nie patrz w telefon już. Wycieka mi Tylko głos. pokaż Dobra. się, jak pięknie wyglądasz. Ja Nie wiem, Anię czy. poznałam rok temu. Ona dołączyła do grupy Mamy bez frustracji, uwalniania emocji. Gdzieś tam zaczęła się pojawiać na horyzoncie. I chyba więcej o niej nie powiem. Myślę, że ona lepiej odpowie sama, bo ja ją potem miałam okazję poznać trochę bardziej w różnych sytuacjach. I stąd wiem, że jest świetną osobą. Nie uciekaj, Ania, wracaj! Że jest świetną Już, już, bo trzeba było burzę zorganizować, wiecie. żeby były za was zainspirować do odzyskiwania swojego życia dla siebie. Dajcie mi znać, czy nas widać, czy nas słychać. Nawet jeśli nas oglądacie gdzieś tam później, to też dajcie znać, że oglądacie, bo wiadomo, mama nie zawsze ma czas tu i teraz, tylko właśnie ma czas później. Ania, to jak to było u ciebie, że my już rok gdzieś tam jesteśmy na swoim horyzoncie i się znamy? No tak, jakoś tak rok temu dołączyłam do Facebooka i tak sobie się rozglądałam, bo nie czułam się fajnie w tej swojej nowej roli tak do końca. Bardzo kocham swoje dzieci i zrezygnowałam z normalnej pracy etatowej po to, żeby być z dziećmi. No i wszystko było świetnie, ale byłam już tak zmęczona i tak zestresowana i tak niezadowolona, jakiś taki dyskomfort się włączył, że zaczęłam się zastanawiać, no, że chyba trzeba coś zmienić, tylko kurde, jak to zrobić, nie? Bo to jest zawsze najtrudniejsze, ale przy ten moment, że po prostu mi się przejadło to macierzyństwo w takiej wersji, w jakiej funkcjonowałam i mówię, coś trzeba zmienić i coś też zrobić dla siebie, jakiś ogródek dla siebie w tym znaleźć. No i dołączyłam do Facebooka i tak się rozglądałam po różnych takich, nie wiem, grupach, nie grupach, trafiłam do ciebie na grupę, korzystałam z bezpłatnych materiałów, które mi dużo dały i przede wszystkim upewniły mnie w tym, że to, że taki dyskomfort czuję, to jest normalny etap jakiś w życiu. I ten dyskomfort popchnął mnie do tego, żeby właśnie czegoś szukać i coś zmieniać. Synku, popatrz, rozmawiam tu. I potem skorzystałam z twojego kursu, tam 21 dni, który A, naprawdę frustracji, nie otworzył, winy. no właśnie, który otworzył mi jakieś nowe drzwi. I wtedy zobaczyłam, że potrzebuję czegoś nowego, w ogóle czegoś zupełnie innego, czegoś zupełnie innego. To było bardzo fajne, bo pomogło mi uporządkować pewne rzeczy, zobaczyć, co właściwie chcę zmienić i w czym jestem dobra. No i zajęłam się na przykład pozytywną dyscypliną, zaczęłam się do tego przymierzać też, sprawdzać, czy to działa w moim domu, w moim życiu, czy to w ogóle mi pasuje. No i potem nieśmiało zaczęłam myśleć o tym, że może tak być jakimś edukatorem i tym się zająć, bo to jest taka fajna praca, że można ją dostosować do tego, na którą godzinę idzie moje dziecko do szkoły starsze, na którą godzinę idzie młodsze do przedszkola i tak dalej, i tak dalej. To jest elastyczny czas pracy. To nie jest od dzwona do dzwona, bo z czegoś takiego zrezygnowałam, bo pracowałam w MOPS-ie 10 lat. I to w ogóle jest antyrodzicielska praca. No i na początku tak mi się to wydawało wszystko takie, że ja chyba nie dam rady, że w ogóle to w ogóle odpali, nie? No wiecie. No ale potem zauważyłam, że zaczyna odpalać w moim domu, że pewne zasady świetnie funkcjonują i dużo mi to daje mi to dużo radości. Więc pomyślałam, że jednak warto się tym zajmować dalej. No już dalej śledziłam kwestię tego, żeby zdobyć certyfikat i robić coś więcej. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, żeby w pewnym momencie odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czy jestem zadowolona ze swojego życia. Ale odpowiedzieć szczerze, bo wszystkie lubimy być matkami i wszystkie dobrze się z tym czujemy, ale w pewnym momencie, jeżeli nie odpowiemy sobie szczerze na to pytanie, to się zatracamy. Nie ma Ani, nie ma Asi, nie ma Kasi, nie ma Basi, jest mama. A dzieci urosną, dzieci odejdą z domu. Dzieci będą miały swoich kolegów, swoje koleżanki, a wy z kim zostaniecie?
No może z mężem, no to świetnie, ale fajnie by było jeszcze coś oprócz tego w życiu robić. I to jeszcze na przykład dla mnie było ważne, żeby robić coś takiego, co rozwija. Akurat działka edukatorska i tego typu działki pomocowe, czy edukacyjne, czy nauczycielskie wymagają bezustannego szkolenia. Cały czas się człowiek uczy, zawsze to lubiłam robić, zawsze lubiłam czytać książki, nabywać nowych umiejętności, mam też różne dziwne w kajecie, więc pomyślałam, że to jest coś, co mi pomoże się też rozwijać i coś, co pomoże bardzo mojej rodzinie, ponieważ cały czas tym zajmuję głowę. Co tydzień jest jakiś tam warsztat, coś tam trzeba przygotować, coś trzeba przeanalizować. No i tak się łapię na tym, że ta pozytywna dyscyplina i te sprawy stały się dla mnie bardzo bliskie i zauważam, że w mojej rodzinie też dużo się zmieniło. Dlatego zgodziłam się na tego live'a, dlatego żebyście dziewczyny zrozumiały, że naprawdę możecie zmienić swoje życie. I popatrzcie, mnie naprawdę zajęło to tylko rok. Tylko. Niektórzy potrzebują na to dużo więcej. Ja może miałam pewne zasoby, ale je miałam, ale też zapomniałam o nich, przez te pieluchy, przez te kupy, to ja po prostu zapomniałam o tym, że ja kiedyś gdzieś kogoś szkoliłam, że jakichś studentów uczyłam, że się dobrze z tym czułam, a teraz to wszystko ruszyło i ruszyło niesamowicie i nabiera niesamowitej prędkości i jestem zadowolona najbardziej wtedy, jak ostatnio po zajęciach ludzie wychodzili i mówili, dzisiaj to było mega, bo nas pękliło i po prostu z tych zajęć to ja wyniosłam. I to jest to, bo ja wychodzę zadowolona i oni wychodzą zadowoleni, przy czym jak już się grupa ze sobą też żyje, to można się od rodziców też bardzo dużo nauczyć i to jest fajne. No i wszyscy się przyzwyczaili do pewnych rzeczy, nawet mój mąż się przyzwyczaił do tego, że wychodzę na warsztat, nawet do tego, że mam live'a, słuchajcie. Przyszedł trochę wcześniej niż planował i teraz się okazało, mówi, to co, czemu się tak ubrałaś? Ja mówię, no live'a mam. No to trzeba było mówić od razu, to ja będę zaraz wychodził. Także mężów też można przyzwyczaić do zmian, chociaż nie było tak łatwo na początku, no bo wiecie, najlepiej jest, jak żona pierze, pracuje, gotuje i wtedy wszystko ma swoje miejsce. I wszystko ma swoje miejsce i skarpetki mają swoje miejsce i zawsze można je rosną na półce. Tak. I wszystko działa jak w zegarku i naprawdę taki, ta mama to taki jest Duch Święty, który za tym wszystkim stoi i w magiczny, bezwysiłkowy, intuicyjny sposób tym wszystkim zarządza. Niewidzialny. Tak, niewidzialny. I wiecie co, dziewczyny, dla mnie to jest bardzo ważne, że nie wiem, czy ja nie mogę powiedzieć, że jak rok temu rozmawiałam z Anią w różnych momentach, to naprawdę myślę, ja też pewnie na początku borykałam się z takimi samymi sytuacjami, że no nie wierzyłam w siebie. A co ja w ogóle mam do zaoferowania światu? Kurde, bo zapominamy w tym wszystkim, jakby przez to, że w naszym otoczeniu no właśnie są pieluchy, dzieci, dom i tak dalej, i to trenujemy, to zapominamy o tych wszystkich rzeczach, które w życiu robiłyśmy. I mamy takie momenty, kiedy czujemy się niepewne, kiedy czujemy, że nie wiemy, w którą stronę mamy spojrzeć, kiedy nie wiemy, jak to w ogóle prowadzić, ale wszystkiego możemy się nauczyć. I tym pierwszym momentem jest to, żeby podjąć decyzję, że zaraz, to, że mnie coś wkurza, to, że mnie moje życie wkurza, to, że jestem sfrustrowana, to nie jest okej. No, dokładnie. To jest ten pierwszy moment, Ania, czy to dobrze mówisz, że to jest pierwszy moment i wtedy rzeczywiście zaczynamy czegoś szukać. I czy to jest taka Asia Baranowska, czy to jest cokolwiek innego, dokładnie. Wchodzimy w taką ścieżkę, coś, co nas zaczyna inspirować. Ktoś potwierdza nasz sposób myślenia, że ja też często o tym mówię i zawsze o tym mówię, że to nie jest okej, że mama się wkurza i frustruje, że to nie jest los mamy, tak nie ma być. To może być trampolina do naszego rozwoju, tak jak widać na przykład na przykładzie Ani, czy na moim przykładzie, tak? Gdybym ja nie była mamą, to bym pewnie w życiu tutaj do was nie mówiła. Nie byłoby takiej potrzeby, po prostu te dzieci mogą nas zainspirować do tego rozwoju, do tego, żeby zrobić coś więcej. I teraz mam do was pytanie, tak jak nas oglądacie, żebyście dały nam znać. Jesteście teraz w takim momencie, że jesteście jeszcze przed tym momentem, kiedy was macierzyństwo sfrustrowało i chcecie coś zmienić, może jesteście w trakcie takiego momentu, a może jesteście po i właśnie zaczynacie coś swojego rozkręcać, czy biznesowo, ale też to stawianie życia na własnych zasadach, odzyskiwanie życia dla siebie. Myślę, że tutaj Ania zadziałało się na różnych frontach, prawda? Nie tylko no to jest bardzo duży front zawodowy, ale jakby myślę, że mogłabyś też opowiedzieć o innych obszarach, prawda? Czy to dobrze mi się wydaje? Myślę, że tak, bo co tam, misiaczku, chodź.
bo też dużo się zmieniło w naszej rodzinie przez wprowadzenie pewnych zasad wynikających z pozytywnej dyscypliny. No ale myślę, że najwięcej to miało wpływu to, że ja uwierzyłam, że moje życie się nie skończyło, że jeszcze dużo wspaniałych rzeczy mnie czeka, poza tym, że podcieram pupę i to, prawda, wciskam te syropki, jak są chorzy, że jeszcze wiele innych fajnych rzeczy może mnie spotkać. I jak to się stało, że w to uwierzyłaś? Wiesz co, myślę, że dużo dał mi twój program i przede wszystkim przyjęłam do wiadomości to, że właściwie to ode mnie zależy, jak ja chcę żyć. Ode mnie to zależy, jak ja chcę żyć. I jeżeli przyjmiemy do wiadomości, że to jest nasze życie i bierzemy odpowiedzialność za nasze życie, to następna taka rzecz, jaka z tego wypływa, to jest to, że możemy to zmienić. A jeżeli już możemy to zmienić i dopuszczamy to do głowy, to zaczynamy wybierać, aha, mogę to zmienić, no to mogę zmienić to, mogę zrobić tamto, rozglądam się po swoich możliwościach, po swoich zasobach. Tak jak mówię, przypomniałam sobie różne rzeczy, które robiłam i frajdę, jaką z tego miałam, o której zapomniałam przez te parę ładnych lat, prawie 20. Cicho, nie mówimy o wieku. Także myślę, że pierwsza rzecz to jest zaakceptować to, że to jest nasze życie. Jeżeli już jest to nasze życie, to możemy coś zmieniać. I to, tak jak mówisz, Asia, u mnie akurat strasznie dużo zawodowo poszło, ale nie tylko. Zmieniły się relacje w domu. Dzieci też inaczej patrzą, bo widzą, że mama jest inna. I na przykład Ola uważa, że mama, odkąd jest pozytywna dyscyplina, to jest inaczej. Ty mnie bardziej kochasz. Pewnie kocham ją tak samo, ale może bardziej to odbiera, ten przekaz do niej bardziej dociera. I zmieniły się też relacje w domu z małżonkiem. No pewnie, że się zmieniły, bo zobaczył siebie też w nowej roli jakiejś tam. Na przykład wczoraj wyszłam biznesowo, a oni siedzieli z 3,5-latkiem i budowali niesamowite w ogóle jakieś tam auta z Lego, no i dzwonią. Ja mówię, aha, zaraz będzie, kiedy wrócę. A oni mówią, że oni się tak świetnie bawią. I Dawidek się śmiał do telefonu i opowiadał mi tam coś po swojemu. No faktycznie, chcieli, żebym już przyszła, ale to był zupełnie inny wydźwięk. Jeszcze rok temu to był telefon z pretensjami, słuchajcie. Gdzie ja jestem? Dlaczego tak długo? A to jest zupełnie coś innego, więc to wszystko rzutuje na relacje w domu, na to, jak my się czujemy, czy my się czujemy pełnowartościowe jako ludzie, a nie tylko jako matki. Pamiętajcie, nie jesteście tylko matkami. Nie jesteście tylko matkami. Macie do zaoferowania coś więcej. Każda z nas ma coś innego do zaoferowania. Odkryjcie to. Żadnego człowieka nie można sprowadzić do jednej roli, nawet jeśli to byłaby najbardziej zaszczytna rola. Jesteśmy wielowymiarowi i potrzebujemy tej wielowymiarowości. No dokładnie, dokładnie. Także w tej płaszczyźnie tych relacji w domu też się zmieniło. No myślę, że to są dwie najważniejsze zmiany, ale u podstaw ich leży zmiana w głowie. Zmiana w głowie i uwierzenie w to, że mogę coś zmienić i że to nie jest koniec, że już tylko pieluchy. Nie, nie, to może być fantastyczny początek. Zamykamy te drzwi, otwieramy następne, idziemy dalej. Jeżeli mamy tą świadomość i tak na to patrzymy, to różne rzeczy mogą nas spotykać, a tylko będziemy się z tego uczyć czegoś tam. Jak to mówi Jane Nessel, błędy są wspaniałą okazją do nauki, więc nawet jak coś nie halo, no to wyciągamy z tego to, co jest okej, i idziemy dalej. Tak myślę. A powiedz mi, a co ci pomogło wytrwać przez ten czas? Być cały czas na drodze. Wiesz co, myślę, że stawianie sobie różnych celów takich małych po drodze i realizowanie ich. Czyli na przykład no, były takie momenty, że się skupiałam bardziej na sobie, były takie momenty, że się skupiałam bardziej na dzieciach, kiedyś tam bardziej na mężu, bo wszystkiego naraz też się nie da i nie łudźmy się, więc warto sobie zrobić taki mały biznesplanik swój własny i po prostu realizować różne cele. Dla mnie takim kamieniem milowym było dotarcie do szkolenia certyfikacyjnego gdzieś tam po drodze i po drodze próbowałam sobie różne rzeczy tam w domu poustawiać, czy to działa, czy to nie działa, w ogóle wypróbować, czy warto za to zapłacić, za to szkolenie, bo może to w ogóle jest jakieś nie halo, nie? Ale jak już wiedziałam, że działa, no to mówię, dobra, czekamy, tam was piłowałam, dziewczyny, kiedy to będzie. Piłowałam was, dotrwałam i to jakiś etap. Teraz następny etap, rozkręcanie pewnych rzeczy. Mam już 100 tysięcy innych pomysłów, także drżyjcie, drżyjcie. Ale to jest dobre i etapami coś realizować, czyli dobrze przemyślany plan, realny też dla was.
bo gdyby dzieci były mniejsze, pewnych rzeczy może bym nie zrobiła, ale moja córka ma teraz 9 lat i na przykład bardzo mi pomaga w pewnych kwestiach. Dawidek teraz rozpoczął przygodę przedszkolną, co prawda trochę choruje, ale generalnie jest już w wieku przedszkolnym, więc też pewne rzeczy już ma za sobą i można mieć nadzieję, że będzie inaczej, inaczej organizuje się działania, czyli dobry plan. I wtedy jak masz świadomość tego, że te punkty po kolei ci się udają, to daje napęd. Daje napęd na więcej. Właśnie teraz mamy farmę z tyłu. Farmę z tyłu, tak. Ale to jest super, to co mówisz, to co jakby ja też mam, no mam nadzieję, że to brzmi gdzieś w tych moich jakby rzeczach, że niekoniecznie biznes plan, ale jakby plan gdzieś taki ramowy, że w tym miesiącu skupiam się na tych rzeczach i na koniec miesiąca chcę zobaczyć, nie wiem, to albo tamto. W kolejnym, żeby mieć w tym trochę elastyczności z drugiej strony, prawda, nie przymuszać, o Boże, nie udało mi się, coś tam, no nie no, to tak jak mówiłaś, wyciągamy informację zwrotną, coś zmieniamy, idziemy dalej, ale też myślę, że to, co ty zrobiłaś bardzo mocno, to stawiać sobie cele po swoim, jakby w swojej strefie wpływu. To nie jest tyle, że nagle będę zarabiać 10 tysięcy złotych za pół roku, bo może tak, a może nie, to nie do końca od nas zależy, ale to, co od ciebie zależy, to mogę przetestować sobie różne rzeczy w domu, mogę napisać sobie jakieś teksty, mogę wyjść do ludzi z tym. Ty realizujesz te rzeczy bardzo ambitnie i rzeczywiście bardzo odważnie, dlatego chciałam cię zaprosić. A co ja myślę, że odważnie? To, że w momencie, kiedy... że przede wszystkim, naprawdę moim zdaniem Ania wykorzystała wszystkie możliwości rozwoju, jakie były jej dane, czyli nie skakała od kursu do kursu, bo są takie osoby. Robią 17 różnych kursów, ale nigdy żaden do końca. No to jest bez sensu trochę. Szkoda kasy. To trochę szkoda kasy i nie dostaje się też tej zmiany, którą się oczekuje, po prostu się nie dostaje. Lepiej zrobić jeden kurs, a dogłębnie od początku do końca, wiem, że niektóre moje klientki robią sobie materiały z kursu Mama bez frustracji 2 razy, 3 razy, 4 razy, a niektóre elementy po prostu wracają, tak, i to bardzo mocno działa, więc to, że wycisnęłaś wszystko jakby jak cytrynkę, a druga rzecz jest taka, że w momencie trudności sięgałaś po grupę wsparcia, taką też psychiczną, tak? Mhm. I ja pamiętam, jeśli mogę, nie ustaliliśmy tego wcześniej, mogę powiedzieć, że miałyśmy takie rozmowy, że a to mi nie idzie, coś tam się nie przypada, po prostu rozmawiałyśmy o różnych sprawach, tam, prawda? I to też było wracanie, pisałaś w grupie, na Facebooku też, o swoich trudnościach, prosiłaś o informację zwrotną, ja pamiętam takiego posta, już nie pamiętam o czym, ale że było mnóstwo komentarzy, bardzo wielka dyskusja o tym. To też nam pomaga zmienić perspektywę, zobaczyć, jak ten problem widzą inne osoby, że my to postrzegamy nie w tej stronie, co należy, dlatego to jest taki wielki problem. I korzystać z takich zasobów. Ja wiem, że może to nie jest to, co by się chciała mieć, a chciałabym mieć u siebie, najlepiej sąsiadki, które mnie wspierają. No kurde, ja też bym chciała, ale nie mam. Nie mam. Chodzi o to, żebyś tam, gdzie ci ludzie naprawdę chcą wspierać. Ale słuchajcie, no właśnie, mówię, grupy to jest świetna sprawa, bo samo, słuchajcie, samo pisanie na fejsie różnych komentarzy, wiecie jak to porządkuje w głowie, to niesamowicie, już samo pisanie jest terapeutyczne, nie? To pomaga uporządkować myśli, jeżeli pamiętam na przykład, jak wrzuciłam na grupie hasło dotyczące nazwy fanpage'a i tego czegoś, czym się teraz zajmuję, no i tam były różne propozycje, no i napisałam, że proszę o to, żeby grupa napisała, która się najbardziej podoba, która jest chwytliwa, no i fajnie, bo dziewczyny pisały, że to, że tamto zaznaczały w ankiecie, można było zobaczyć to jak w lustrze, czy rzeczywiście potem się okazało, że nazwa relacja, pozytywna sytuacja na fanpage to jest taka, która będzie chwytliwa, która będzie się podobała i jakoś tak najwięcej głosów miała i ja to zrobiłam, rzeczywiście tak się to nazywa, zapraszam na fanpage, ale chodzi o to, że dostałeś tą zwrotną informację, korzystasz z pomocy innych ludzi i to jest dobrze, a większości z was przecież nie zna w realu. No. I to jest najlepsze w tym wszystkim. Dokładnie. A i tak było fantastycznie, nie? Dokładnie. No. I to jeszcze. A po uzyskaniu certyfikacji, jakby Ania miała już tą przestrzeń, tą zbudowaną siłę na to, żeby wyjść do ludzi z tymi swoimi rzeczami, ale żeby zbudowała świetne relacje biznesowe. Ania jest w ogóle z tych, więc jak ktoś jest z tych, to też polecam Anię jej warsztaty. Pozdrawiam. Masz to świetne partnerstwo z tym, jak to się nazywa, Inny Czas, dobrze mówię? Tak, Inny Czas. W Tychach Inny Czas i tam prowadzi właśnie warsztaty z pozytywnej dyscypliny i ta współpraca świetnie się rozwija, ale nie byłoby pewnie tego, gdybyś wcześniej nie zapukała do kilku innych miejsc i nie miała tej odwagi, że kurczę, no tu wyszło może lepiej, albo tu gorzej, a tu średnio,
a tu bach, taki inny czas, gdzie wyszło fantastycznie, tak? Dobrze mówię, czy coś źle? Wiesz co, akurat z innym czasem to było dokładnie odwrotnie, to było pierwsze miejsce, do którego poszłam, tylko bardzo dobrze przemyślałam, jakie miejsce wybrać. Więc starałam się szukać miejsce geograficznie właściwe, bo tak, Tychy są podzielone torami na dwie części miasta. Po tamtej stronie torów dzieje się wszystko, po tej nic. Dla dzieci i dla rodziców. Więc pomyślałam, że fajnie by było, żeby po tej drugiej części torów, gdzie nic nie dzieje się, żeby coś się zadziało. I po tej stronie szukałam jakiegoś punktu, gdzie będą jakieś zajęcia dla dzieci, gdzie będzie miło, że przyjdą też rodzice z tymi dziećmi w różnym wieku. No i takie interesowało mnie takie miejsce trochę mniej sztampowe i trafiłam do Anity i bardzo fajnie pozdrawiam Anitę Agertyk. I było bardzo fajnie i zaraz, ja tam nawet poszłam jeszcze przed certyfikatem i mówię, że ja takie coś zrobię, czyli zainteresowana, bo ja w lipcu takie coś zrobię i wtedy mogę zacząć i jej się to spodobało. Natomiast dokładnie przemyślałam, gdzie pójść, nie? Gdzie pójść, do kogo pójść i to okazał się strzał w dziesiątkę i właściwie współpracuje nam się bardzo dobrze i myślę, że ta współpraca będzie trwała dalej. Także przemyślcie dokładnie, gdzie idziecie wtedy, gdzie możecie spotkać waszych potencjalnych odbiorców, gdzie oni przychodzą. Dobry wybór może od razu... W ogóle nie tylko sami odbiorcy, bo to już jest na tym etapie, kiedy mamy już produkt do sprzedaży, a na różnych etapach warto się zastanowić w ogóle, kto mi może pomóc, kto myśli podobnie jak ja, gdzie ja mogę uzyskać wsparcie, z kim ja mogę porozmawiać o różnych rzeczach, bo takie osoby są. Jakby dla mnie ważna inspiracja, żebyście sobie wzięły z tego spotkania taką inspirację, że kurczę, patrzcie, Ania to zrobiła przez rok i każda z was, niezależnie od tego, na jakim jesteście w stanie przez rok bardzo wiele zbudować. Bardzo wiele. I właśnie odzyskać jakiś kawałek swojego życia dla siebie i no i teraz dajcie nam znać, czy to, jakie po pierwsze macie pytania, czy to jest dla was interesujące, żeby taką Anię poznać, która to zrobiła przez rok i to na świeżo, nie tam 5 lat temu, tylko na świeżo ma tą pracę zrobioną. Może macie do niej jakieś jeszcze pytania, więc piszcie tutaj na czacie, myślę, że Ania będzie tak miła i pozerka te nowe komentarze i poodpowiada na pewno po nagraniu, jeśli wcześniej się coś nie pojawi. I też jakby co w związku z tym, jaką decyzję podejmujecie same dla siebie w tym momencie, bo to jest bardzo ważne. Co teraz w takim razie? Aha, dobra, czyli to będzie moim tym pierwszym krokiem do odzyskiwania swojego życia dla siebie. No i tak jak wczoraj rozmawialiśmy bardziej o zdrowiu, o takim balansowaniu swojej energii, dzisiaj mam nadzieję, że się zainspirowałyście do zrobienia jakiegoś ruchu do przodu. Jutro porozmawiamy o kwestiach około zawodowo-pracowych, biznesowych myślę, a w piątek rano o 8:00, wiem, szalona godzina, ale wiem, że część z was będzie powiedziała, oglądała później, no tak, mój gość może. W piątek gościem będzie Celestyna Osiak, z którą porozmawiamy o odzyskiwaniu swoich pieniędzy do życia. No, to jest ważna rzecz. No. Więc rozumiem, Ania, już będziesz oglądać albo powtórkę obejrzysz w miarę możliwości. Pewnie tak. Kochany, zerkniemy sobie jeszcze w komentarze, czy coś nam się pojawiło. Nie. Dajcie nam znać, czy wam się pojawiło, podobało. Na ile w skali od 1 do 10 podobał się wam ten live, żebyśmy tutaj wiedziały. Czy warto takie spotkania w ogóle organizować, czy nie warto, cokolwiek, tak? Informacja zwrotna od was. I pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Ania jest widoczna, jak wiecie, online i w naszej grupie aktywna cały czas, więc i pozytywna dyscyplina też, a grupie jest aktywna. Czy coś chcesz, Ania, na zakończenie powiedzieć? Nie bójcie się, zróbcie pierwszy krok, a potem nabierze takiej prędkości to wszystko, co będzie dookoła was, że będziecie w szoku. No i zapraszam do mnie, zapraszam na mój fanpage, zapraszam do mojej grupy, zapraszam na moje warsztaty i nie bójcie się naprawdę, uwierzcie w to, co możecie zrobić, bo ja też nie wierzyłam. I widzicie. I trzeba wierzyć, można się bać i trzeba robić. Zacisnąć zęby i wio. To pa, kochane. Trzymajcie się. Dziękuję, było bardzo miło. Pa, pozdrawiam. Zaprosić. Pa. Pa.